29 października 2023 roku. Ależ piękny dzień. A przygalopowałam do mojego lasu. Właściwie ten tłum ludzi. Niesamowity. Ale trudno siedzieć w domu, jak za oknem ponad 10 stopni. Wyciągnęłam moje zimowe paltko dzisiaj, bo wczoraj zmarzłam. A tutaj trach bach, okazało się, że mogłam wcale się nie przebierać na zimowo. Ale już chyba od tego nie odstąpię, bo te przebieranki to się zakończą jakimś przeziębieniem. No to idę sobie, trochę mi ciepło, ale jest tak niewiarygodnie pięknie, że natrzaskałam tyle zdjęć, które z lubością będę oglądała. No i żeby ukryć się troszeczkę przed licznymi spacerowiczami, to pierwszy raz w tym sezonie jesiennym po prostu rzuciłam się do tej alejki, którą bardzo lubię odwiedzać zimą, wczesną wiosną. No bo tak się trochę nie boję tych kleszczy. A tutaj to takie chaszcze są latem, że ojejej. Odwiedzanie grobów o tej porze roku nastraja człowieka tak refleksyjnie, zadumciwo, czasami smutno, ale pomyślałam sobie dzisiaj, bo dzisiaj też byłam na grobie przyjaciółki, pomyślałam sobie, że to jest taki dobry czas. Taki dobry czas, żeby się zatrzymać. Żeby się zatrzymać przy mogile kogoś bliskiego. Zapalić świeczkę, położyć kwiaty, czasami uporządkować, potem myśleć, wspominać. To jest dobry czas. O, ślicznie liście spadają. To jest dobry czas na to, żeby pomyśleć o nieskończonej wieczności. O swoim duchu, która mu zawsze przeszkadza to wątłe ciało. Duch prężny, ciało mdłe. A powiedzenie mojej cioci. Wesoła to była kobieta, nie zawsze, ale mądra i dobra. Ach. To dobry czas na myślenie. Ale nie, to smutne myślenie. Kiedy smutne, to smutne. Ale tak naprawdę to przecież oni wszyscy gdzieś tam są. Patrzą na nas. Uśmiechają się. Czasami pobłażliwie, dobrotliwie. I myślą sobie, oj, ludziska. Czemu wy się tak trapicie tym wszystkim? Czemu się tak trapicie? Ten cudowny duch, który ma taką przewagę nad materią, jest wieczny. Nie musicie się niczego bać. Nie musicie się trapić. Kiedy nawet ten koniec przyjdzie, bo przyjdzie. Nie musicie się lękać, kiedy to nastąpi, czy ja zdążę jeszcze zaznać tych wszystkich radości, czy zdążę zrealizować moje plany, moje marzenia. A po co to trapienie się? Niepotrzebne. Usłane tymi wszystkimi, którzy trapili się, męczyli się, cierpieli niejednokrotnie. Taką budzą we mnie refleksję. Jakie to jest niepotrzebne umartwiać się, zamartwiać, utyskiwać, narzekać. No nudziara jestem naprawdę. Po prostu ciągle o tym samym. Ale po prostu
to odwiedzanie grobów. Tak mi dzisiaj nastroiło właśnie do takiej właśnie refleksji, że to dobry czas. Czy to jedyny czas, kiedy myślimy o tych, których tutaj nie ma? Nie, to nie jest jedyny czas. Ja moim zmarłym poświęcam parę chwil każdego dnia w modlitwie. Lubię to robić, bo wtedy dotykam ich czule moją myślą i moim sercem, moją duszą. I wiem, że oni tam gdzieś są. I wiem, że czekają na mnie. Ha! Ja się jeszcze nie wybieram, jakby ktoś chciał wiedzieć. Nie, jeszcze się nie wybieram, bo muszę jeszcze popodróżować, bo muszę jeszcze ponagrywać, bo muszę, chcę jeszcze wytańczyć się, bo uwielbiam to robić. Ach, Boże, jak ja to lubię. Bo jeszcze muszę tyle pracy wykonać nad sobą, nad tym moim duchem, no nad tym ciałem też, no niech ma. Jeszcze się nie wybieram. Ale wiem, że taki dzień przecież przyjdzie. Dzień, może noc, może wczesny poranek, może popołudnie. Nikt tego nie wie nigdy, chyba że sam zaplanuje swoje odejście. To jest wtedy smutne bardzo, jeśli ten dar, który dostajemy, zostaje tak niedoceniony, tak zmarnowany, przerwany. Ale piękny wiaterek porusza tymi listkami cudnymi, tą osiką cudowną, która tak migocze zawsze. Przy byle podmuchu wiatru. Ależ dzisiaj jest magicznie w tym lesie. No i wracając do mojego wątku głównego, poza listkami, słońcem, jesienią. To cudownie jest, że ten czas, no już nie wróciłam do tego, o czym mówiłam, no dobra. To jest dobry czas. Dobry czas, żeby wspominać. Dobry czas, żeby zapytać siebie, a jak ja się mam do tej wieczności? Jak ja się mam do tych spraw, które dotyczą mojej duszy? Tego, czym jestem, kim jestem. Bo przecież nie tym ciałem, które tak jest zawodne, a do którego tak ogromną nieraz przywiązujemy wagę. Dotyczy to tego współczesnego świata. Tam zawsze dotyczyło tego strojenia się, malowania, wyginania, przeginania. Ale jeśli to bierze górę nad naszym jestestwem, to źle. To jest takie złudne, bo kiedy ciało się zmienia, kiedy brzydnie, kiedy się starzeje, kiedy nie domaga, to co wtedy zostaje? Jejku, bałabym się bać. Ale jeśli mój duch może mieć nad nim przewagę i prowadzić to wątłe ciało, żeby się słuchało, prowadzić to wątłe ciało, żeby się słuchało. Proszę bardzo, jak wierszem gadam, jak mądrze. To wtedy jest lepiej. No, można podnieść to wątłe ciało, kiedy podnoszę ducha. Może zabrzmi to jakoś dziwnie, ale te refleksje, to myślenie na ten czas listopadowego święta, to dobry czas. To dobry czas, żeby się zatrzymać, żeby pomyśleć, żeby docenić, może przewartościować coś, a może z czegoś zrezygnować, coś odpuścić, zająć się tym, co ważniejsze,
Moja córka ostatnio pochwaliła się, jak to do swojego męża. Po 19 latach małżeństwa, nie, po 20. Nic z tego, nic z owego, mówi: mamo, wiesz, i przyszła mi do głowy taka myśl, musiałam to powiedzieć, wiesz co? Ale miłość jest najważniejsza. Poczuła wtedy dreszcz po całym ciele i to zdanie wypowiedziane tak nic z tego, nic z owego, zaskoczyło męża. Ale musiał się zgodzić, widząc wzruszenie u tej swojej kochanej żony. Bo w istocie miłość jest najważniejsza. Ten cudowny dar, który został nam ofiarowany, którego tak często nie doceniamy. Kochać i być kochanym, o ileż to ja razy rozważałam. A kochać siebie, oczywiście podstawowa sprawa do uregulowania, jeśli ktoś jeszcze tego nie odczuwa. Miłość do tego wszystkiego, co tu jest. Do tych wszystkich, którzy byli kiedyś z nami, których już nie ma. Otulić ich tą miłością bez względu na to, jacy byli naprawdę w tym ziemskim życiu. Otulić ich miłością, otulić ich wspomnieniem, czułością, dobrym słowem. To dlatego nie warto mówić źle o zmarłych. No niestety taki grzech popełniam czasami. Ale obiecuję sobie, że będę się przed tym strzegła, bo to niepotrzebne. To nie wzmacnia tego ducha, który tam gdzieś jest. I niczego nie może zmienić w tym, co było. Więc po co? No to tak się rozgadałam. Ten cudowny, popołudniowy, październikowy czas. Tak magiczny i cudny. To dobry czas. Samolot w locie. Spadające liście, mój las i ja. Pięknego, radosnego, spokojnego popołudnia. Z taką spokojną refleksją, że to dobry czas.